Witajcie. Samoloty to bardzo popularny środek transportu i wiąże się z nim wiele rekordów świata, a o najciekawszym z nich porozmawiamy w tym materiale. Każdego dnia na całym świecie odbywa się około 100 tysięcy lotów. Mniej więcej co 2-3 sekundy na świecie ląduje lub startuje samolot, a jednocześnie na niebie znajduje się około 8-9 tysięcy samolotów. Co roku setki milionów ludzi wybiera samolot jako środek transportu, a mimo to wielu nadal boi się latania. Jeśli i Wy zaliczacie się do tej grupy, statystyki powinny Was uspokoić, ponieważ na milion rejsów zdarza się tylko jeden wypadek, a prawdopodobieństwo śmierci wynosi 1 do 8 milionów. To oczywiście dobre wieści, ale nie wszystkich uspokajają. Podczas lotu samolotem w większości przypadków ludzie rzadko myślą o tym, jak działa jego silnik. Silnik samolotu to prawdopodobnie jego najważniejsza część, dlatego też należy go odpowiednio sprawdzić i upewnić się, że samolot z nową technologią może być bezpiecznie wysłany w powietrze. Istnieje kilka ciekawych kryteriów, według których testuje się turbowentylatorowe silniki odrzutowe używane w samolotach pasażerskich. Przede wszystkim sprawdza się je pod kątem oderwania się śmigieł. Przypomina to eksplozję. Zadaniem inżynierów nie jest zmuszanie niesprawnego samolotu do kontynuowania normalnego lotu. Najważniejsze w tym przypadku jest to, aby fragmenty i odłamki silnika nie uszkodziły poszycia gondoli. Jest to o tyle ważne, że odłamek może przebić nie tylko poszycie kadłuba, ale również zbiorniki paliwa w skrzydłach. Nawet z jednym niesprawnym silnikiem samolot nadal może wylądować, ale kolejnym poważnym problemem może okazać się szybkie wyciekanie paliwa. Turbinę testuje się również pod kątem wodoodporności. Jest to konieczne, aby podczas lotu w czasie burzy nie był to problem dla samolotu. Silniki samolotowe sprawdza się też na wytrzymałość poprzez ciskanie w nie twardymi przedmiotami. Śmigła powinny je przecinać z łatwością i kontynuować swoją pracę. Jak można się domyślić, powodem tych testów są ptaki, które często zostają zassane przez silniki. Nowoczesne maszyny z łatwością radzą sobie z małymi ptakami, które dostają się do wirników samolotu. Czasami takie sytuacje w ogóle nie powodują zagrożenia. Przede wszystkim to piloci dbają o bezpieczeństwo. Jeśli do zdarzenia dojdzie podczas startu, samolot jest natychmiast zatrzymywany, przeprowadzany jest przegląd techniczny i w razie potrzeby wykonuje się naprawy. Zwykle wszystko kończy się dobrze i samolot ponownie startuje, ale zdarzają się też poważniejsze sytuacje. Większość wypadków ma miejsce podczas startu lub lądowania. Jest to logiczne, ponieważ ptaki znajdują się w niższych warstwach atmosfery. 75% wypadków w powietrzu ma miejsce na wysokości do 300 metrów, 20% na wysokości od 300 do 1500, a tylko 5% powyżej 1,5 km. Poza tym ptakom zdarza się uderzyć w kokpit, ale dzieje się tak tylko w 12% przypadków, a w 45% przypadków dostają się do silnika. Oczywiście podczas tworzenia silnika konstruktorzy biorą pod uwagę możliwość kolizji, ale czasami nawet najlepsze silniki przestają pracować w takich przypadkach. Najsłynniejsza historia z udziałem ptaka wydarzyła się w 2009 roku w Ameryce Północnej. Airbus A320 wystartował z nowojorskiego lotniska LaGuardia i zderzył się ze stadem ptaków. W rezultacie obydwa silniki przestały pracować. Pilot Chesley Sullenberger natychmiast podjął jedyną słuszną decyzję i wylądował na wodzie rzeki Hudson. Lądowanie było niesamowite, a wszystkie 155 osób na pokładzie przeżyło. W takiej sytuacji wielu wpadłoby w panikę, ale ten człowiek okazał się przy tym prawdziwym bohaterem. Skupmy się teraz na lotniczych rekordach. Przed Wami GE9-115B, największy samolotowy silnik odrzutowy na świecie, który jako pierwszy zostanie użyty w nowym szerokokadłubowym samolocie Boeing 777X, po jednym pod każdym skrzydłem. W przedniej części silnika do wpompowywania powietrza umieszczono wentylator o średnicy 1,5 metra, jeśli liczyć odległość między końcami średnicy przeciwległych śmigieł. Jeśli staniecie na krawędzi gondoli, to nawet po wyciągnięciu ręki do góry nie uda Wam się dotknąć jej górnej krawędzi opuszkami palców. Sam silnik ma długość 7,5 metra i waży prawie 8 ton oraz jest w stanie wytworzyć ciąg 47,5 tony, czyli łącznie 95 ton dla Boeinga 777X.
Co więcej, podczas testów silnik był w stanie wytworzyć 60 ton ciągu, co jest rekordem dla silników odrzutowych. Jeśli kiedykolwiek lecieliście samolotem, prawdopodobnie odczuwaliście zmęczenie podczas lotu, ponieważ dość ciężko jest spędzić nawet 3-4 godziny w ciasnym fotelu z niewielką przestrzenią. Ale co powiecie na prawie cały dzień w samolocie i to bez przesiadek? Brzmi jak opis prawdziwego piekła, ale takie coś wydarzyło się naprawdę. 10 listopada 2005 roku Boeing 777-200LR odbył najdłuższy lot bez międzylądowania z Hongkongu do Londynu. Długość lotu wynosiła 21 602 km, a czas podróży 22 godziny 40 minut. Aby ustanowić rekord, piloci przelecieli nie ze wschodu na zachód, ale z zachodu na wschód, wydłużając odległość ponad dwukrotnie. Taki lot jest nierealny dla dwóch pilotów, dlatego też na pokładzie było jednocześnie 8 pilotów pracujących na zmiany. Na pokładzie było również 27 pasażerów, w tym dwóch top menedżerów Boeinga, kilku inżynierów tego rodzaju samolotów, przedstawiciele General Electric oraz dziennikarze z całego świata. To był wyjątkowy przypadek, niemniej jednak obecnie regularnie odbywa się równie imponujący lot między Singapurem a Nowym Jorkiem. Na dany moment jest to najdłuższy komercyjny lot na świecie. Ostatecznie trzeba przebywać na pokładzie samolotu ponad 18 godzin. Samolot leci po łuku, przecina Azję i Ocean Spokojny, wznosi się nad Alaskę, przelatuje przez całą Kanadę i wreszcie ląduje w Nowym Jorku. Samolot, który odbywa ten rejs, to Airbus A35900. Został wyposażony w niesamowite wnętrze o podwyższonym komforcie. Trzeba przecież zadbać o pasażerów tego lotu. W końcu nierealne byłoby wytrzymać prawie dzień lotu zwykłym samolotem na niewygodnych siedziskach z wąskimi przejściami i niekończącymi się kolejkami do toalety. Być może się zastanawiacie, jak samolot może lecieć przez 18 godzin, a świeże powietrze się w nim nie kończy? Faktycznie, przecież nikt nie otwiera okien w samolocie. Tak naprawdę powietrze, którym oddychacie w samolocie, dostaje się przez silnik dzięki sprężarkom. Wszystkie samoloty są wyposażone w specjalny sprzęt zbierający powietrze atmosferyczne, które gromadzi się bezpośrednio za burtą. System dostarczania powietrza do kabiny samolotu jest złożony. Składa się z trzech części. Pierwszy utrzymuje ciśnienie, drugi odpowiada za wentylację powietrza, a trzeci za komfortową temperaturę i klimatyzację. Problem z powietrzem na pokładzie samolotu polega na tym, że nie jest ono wystarczająco wilgotne i nie bez powodu stewardessy oferują pasażerom napoje bezalkoholowe i wodę. Na dużej wysokości organizm człowieka staje się szczególnie wrażliwy na odwodnienie. Wróćmy jednak do ustanowionych rekordów. Z pewnością zastanawiacie się, który z komercyjnych samolotów jest największy. To nie żaden Boeing, jak mogłoby się wydawać, ale Airbus A380, który jest szerokokadłubowym, dwupokładowym samolotem pasażerskim, który posiada 4 silniki turboodrzutowe. To największy samolot pasażerski odbywający dalekie rejsy. Jego wysokość wynosi 24 metry, długość 73 metry, a rozpiętość skrzydeł to 79 metrów. Kadłub również robi wrażenie i to nie tylko ze względu na wielkość. Airbus A380 to bardzo luksusowy samolot. Zacznijmy od tego, że jest dwupiętrowy. Wewnątrz różnych jednostek pasażerskich można znaleźć siłownie, bary i kasyna. Do tego jest też niesamowicie potężny. A380 może przelecieć ponad 15 tysięcy kilometrów bez międzylądowania. Jest to imponujące osiągnięcie. Prędkość, jaką rozwija Airbus, również jest niemała, bo aż 900 km na godzinę. Całkiem nieźle, ale nie jest to nawet blisko prędkości najszybszego żelaznego ptaka Lockheed SR-71 Blackbird, czyli innymi słowy kosowi. Jest to strategiczny naddźwiękowy samolot rozpoznawczy Sił Powietrznych USA. W 1976 roku, u szczytu ich produkcji, pewien samolot ustanowił rekord prędkości wynoszący 3530 km na godzinę. To prawie trzykrotność prędkości dźwięku. Podążanie za nim jest prawie niemożliwe, a trafienie go rakietą graniczy z cudem. Ponadto jest w stanie wspiąć się na pułap prawie 26 km. Dla porównania, duże samoloty cywilne latają zazwyczaj na wysokości od 9 do 12 km. Ten potężny samolot wygląda do tego imponująco. Wydaje się, jakby był wyposażony w jakąś super broń, zdolną do zniszczenia całego miasta. Ale w rzeczywistości nie jest. Ta zwiadowcza jednostka nie jest przeznaczona do działań bojowych, a do fotografii lotniczej.
Aktualnie Blackbird nie jest już produkowany i wycofano go z eksploatacji w 1998 roku. W sumie wyprodukowano 32 takie sztuki. A teraz opowiem o absolutnie fenomenalnym rekordzie, który wiąże się z 2-miesięcznym lotem. Tak, trudno w to uwierzyć, ale coś takiego się wydarzyło. Zdumiewający rekord został ustanowiony na Cessnie 172, pilotowanej przez Boba Thiema i Johna Cooka. W 1958 roku mieli zamiar pobić rekord świata, odbywając najdłuższy lot bez lądowania, który wynosił wówczas 46 dni. Piloci dali się tak ponieść emocjom, że pozostali w powietrzu o 18 dni dłużej – 64 dni, 22 godziny i 19 minut. Tak długo nie mieli twardego gruntu pod nogami. Podczas gdy jeden pilot sterował samolotem, drugi odpoczywał. O wiele trudniejsza była kwestia paliwa i prowiantu. W tym celu samolot mocno opadał, zwalniał i leciał ze stałą prędkością, co samochód, który przywiózł zaopatrzenie. Mimo tych wyzwań, 64-dniowy lot zakończył się pełnym sukcesem. Każdy dostał to, czego chciał. Bob i John wpisali się do księgi rekordów Guinnessa i otrzymali niezłą nagrodę pieniężną. Rekord ten nie został pobity od ponad pół wieku, mimo że samoloty stały się w tym czasie znacznie wygodniejsze i o wiele bezpieczniejsze. Prawdopodobnie chodzi o to, że to nie technika w takich przygodach jest najważniejsza. Chodzi głównie o to, żeby podjąć dobrowolną decyzję na pozostanie uwięzionym w powietrzu na całe 2 miesiące. Do tego trzeba być naprawdę trochę szalonym. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli ten film okazał się dla Was interesujący, pamiętajcie, aby go polubić i zostawić komentarz pod spodem. Do zobaczenia wkrótce!